Wisła. Bracia Wisła. Tym razem gruntówka, feeder, trochę bolonki. Nie spinning, a tak właśnie trochę spławikowo-gruntowo. Jest przed 17. Najpierw boloneczka, spławiczek, spróbuję coś złowić. Może jakieś drobne rybki właśnie mi się uda złowić, bo bym w nocy chciał zarzucić jakiegoś żywca, trupka, prosuwę potem. Złowić może jakiegoś sandwicha w ten sposób, a może jakiś większy klej, a może sumek, może cokolwiek. Trzymajcie kciuka. Ukleję, ale kilka uklejek też potrzebuję, żeby mieć przynęty. Bolonka 5 metrów, na początek poszło 5 kul. Zanęta heavy feeder i glina rzeczna i glina argile, takie wiążące. O, coś było, ale maluch się nie zapiął. Pławik tutaj jest około 6-gramowy. Nie wiem, czy to jest za mało, czy nie za dużo. Nie wiem, nie znam się akurat na tym. Łowię w ten sposób. Na razie tylko chyba uklejki mi skubią. No, ale trzeba poczekać. Później jeszcze fiderki założę na wieczór. Wieczorem na noc będzie co zarzucić. Na grunt, za sandaczem, za kleniem może. Klenik pierwszy. Wcześniej był jeszcze taki trochę mniejszy krąpik, którego wziąłem też do siatki na żywca, a teraz klenik taki z 20. Jest 19 z minutami. Połowie jeszcze z godzinę na spławik. Dołowię parę rybek na żywca. I potem feeder. Piękna ukleja żywcowa. Woda opada. Woda opadła. Dobre z 20 cm. Nie lepiej. Koniec bolonkowania. Gruntóweczka z uklejką już sobie pływa w nurcie. Z nadzieją na jakiegoś drapieżnika. A ja sobie właśnie składam. Będę wiązał teraz federka, żyłka 0,28, trochę mocniejsza, na rzekę, z nadzieją, że może coś typu większy leszcz, może brzana, może kleń. Robaki mi uciekają. Skrętka jest, haczyk. 12, 70 cm na żyłce 0,16. Będę łowił już w nocy, to założę jeszcze większy haczyk i mocniejszy na pewno. Teraz woda opadła i troszeczkę wolniej płynie. Zacznę od jakichś lżejszych koszyczków, zobaczę co się będzie działo. Jak trzeba będzie, to sobie założę cięższe, mam też z wąsami. Zacznę od koszyka 40 gram bez kolców. Jak będzie trzeba, to będę szedł w górę albo dołożę kolce.
Zobaczymy. Trzymajcie kciuka, żeby coś fajnego w nocy uderzyło. Bez klipsa. Niedaleko. Z 15 metrów od brzegu będę łowił. Ale nie będę się klipsował. Jest to rzeka, może wziąć coś dużego. Gram na razie stoi, więc nie zwiększam. O, branie. Coś skubnęło. O, pewnie uklejka. Tutaj gdzieś wrzucę. Gdzieś prawy górny róg waszego ekranu. Jak tutaj byłem ze spinningiem na wieczór i na noc. Złowiłem leszcza kapuciarza. Przepiękny leszcz. Mam nadzieję, że dzisiaj takie podejdą i na fidera takiego się uda złowić. No mam nadzieję, że te leszcze podejdą. Leszcz z rzeki taki właśnie 60-70 cm to może być zupełnie inna jazda niż na wodzie stojącej. No tak jakby coś mi w ukleje tutaj dygu dygu robiło. Dygu dygu w ukleje. O, znowu. Przestało. Przestało ukleje szarpać. Co to było? Trochę za daleko, ale nic, będę wrzucał. Trochę bliżej, trochę dalej. Mniej więcej staram się łowić tam, gdzie wrzuciłem kulę pod bolonkę. Tam poszło za 3-4 litry zanęty w sumie, kilkanaście kul. Muszę też sprawdzać, czy woda nie będzie szła do góry. Bo jak poszła w dół, to pewnie zaraz pójdzie do góry. Tutaj jestem między progami, więc to jest więcej niż pewne. Ukleja trochę, jakby z łusek zdjęta. Przy okazji wam zestaw pokażę. Na końcu żyłki główny ciężarek. Stoperek jeden. Stoperek drugi. I tutaj przypon na krętliku. Kołometrowy z ukleją. Dawamy ją. Ale nie wiem, czy woda się nie zaczyna podnosić. Teraz trzeba będzie większy koszyczek założyć. 50 pewnie. Na początek, a potem więcej. 60, 70 może kolce. Tak, podnosi się woda już. Zaczyna się podnosić. Jak zaczynałem łowić, to sobie wrzuciłem kulkę zanęty. Tutaj. Żeby zobaczyć, jak pracuje. I ona w pewnym momencie była już... Woda była niżej niż ta kulka. Kulka była na brzegu. A teraz znowu jest już delikatnie pod wodą. A więc woda się podnosi. Całkiem przyjemny, taki 40 parę centymetrów, ale jest, miałem jedno branie zbudowane, a teraz pewne branie. 25 minut po północy. Dobra. I sobie odchlapał żywioć. Świecę prosto w obiektyw, więc pewnie mnie nie widać. Pierwsza ryba po północy, dopiero pierwsze fajne branie. Tego olbrzyma to jeszcze nie złowiłem. Ledwo z ręki wystaje. Nie wiem, czy ma 20 cm. A muszę go wypuścić, bo krwawi. No olbrzym, po prostu olbrzym. Kolejny leszczyk. Troszeczkę mniejszy. Ale też przyjemny taki. 40, tak powiedzmy. Jest tak. Całkiem przyjemna rybka. Wrzucę go na razie do siatki. Rano może jakąś fotkę strzelimy. Jest. Nie ma dużo brań. Nie ma dużo brań, ale coś się dzieje.
tyle glonów, to jest urobek nocy. To jest wszystko to, co zrzuciłem z zestawów w nocy. Ryb niewiele, ale tych glonów masa, masa, po prostu masa. Woda znowu opada. W nocy była dosyć mocno płynęła. Dobra, już was wypuścimy. Teraz was wypuścimy. Okej, już. Jeszcze raz się przyjrzymy, co ja w nocy złowiłem. Jednego leszcza, że tak powiem, wypuściłem. Trochę sam się wypuścił. Dwa wziąłem do siatki, żeby je po prostu sfotografować może albo coś. No ten jeden całkiem przyjemny. Taki. Takie 40-taki. Niecałe kilo. Dobra, jesteś. Odpływaj. No, podobny. Podobny jeden rocznik, ten może troszeczkę mniejszy. Chlup. Jedyna ryba złowiona na rosówki. Taki okoniasty. Chlup. Dobra. Siatkę trzeba wysuszyć. I się zaraz powoli zbierać. Pewnie wyglądam jak zombie. Cała noc. Bez snu. Dawno tak nie zrobiłem. Jakoś bardzo połowić to nie połowiłem. Ale kilka brań udało się zrobić. Trzy leszcze. Maluteńki sumek. Okoń na rosówkę. A to już rano. No i w nocy tych brań było niewiele. Przede wszystkim brania były tak między północą a drugą. W nocy, no tutaj gdzieś chodził jakiś duży sum. Było słychać takie spławy, że jakby jeleń skakiwał do wody. No a teraz dochodzi siódma. A więc się zaczynam pakować, zwijać i kończę tą przygodę. Dajcie łapę. Suba. Do następnego.